Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 40. odcinku Pereł Kompozycji. Znowu mamy przykład na dominację. Znowu mamy przykład na dominację. Król D1. Grozimy wygrać gońca. Na goniec A3 zrobimy podwójne uderzenie, a na goniec B2 również zrobimy podwójne uderzenie. Oczywiście wszyscy wiedzą, że umiemy matować gońcem i skoczkiem. Kto nie umie, w zagładce technika gry czy jakieś tam podstawowe maty to jest. Czarnym pozostaje ruch goniec D2. No, goniec D2. I co teraz? Po goniec D2 odchodzimy koniem na C6. Król nie może odejść od gońca, bo go dziabniemy. Goniec nie może iść tu, nie może iść tu, nie może iść tu. Nie może iść tu, nie może iść, tak widzimy. Goniec, goniec, koniś, król. Trzeba zagrać królem na D3. I teraz gramy skoczkiem na F5. I gdzie idzie czarny król? W zasadzie ma dwa pola. Nie może odejść od gońca, bo go hapniemy. Nie może pójść tu, bo zrobimy widełki. Pozostaje mu tu. Ale na to goniec strzela rentgenem. Zrobimy uderzenie gońcem. I uderzenie koniszy. Król odchodzi. I znowu musimy zamatować gońcem. Widzimy, że mat gońcem i skoczkiem jest bardzo ważny. Gdy patrzymy na pozycję początkową, wydaje się, że czarny król jest w centrum. Nic mu nie grozi. Biały król stoi pasywnie, a tu nagle następuje dominacja nad gońcem. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że ten ruch nie wygrywa, bo goniec ucieka. Nie wygrywa też motyw geometryczny. Bo owszem, możemy próbować, ale będzie bardzo trudno gońcem nam dać radę. Dziękuję ślicznie za uwagę.